Maciek, jak w ogóle skacze ci się tu w Engelbergu? Jak oceniasz te trzy dzisiejsze próby? W sumie to skok to gorzej, tak wychodziło. Pierwszy skok był w porządku, drugi był gorszy, a ten był zupełnie zepsuty, ale skacze mi się tu nieźle. No, skocznia jest fajna, specyficzna, ale no, trzeba naprawdę dobrze tu skoczyć, żeby odlecieć. Tak trochę zaskoczeniem chyba jest to, że zarówno ty, jak i Piotrek znaleźliście się w czołowej jakby dziesiątce. Macie tą kwalifikację zapewnioną, to chyba mimo wszystko miłe. Tak, jest to miłe. W sumie wiedzieliśmy już o tym przed wyjazdem tutaj na Engelbergu. Na pewno jest to jakby dodatkowy jakiś bonus, plus, bo te kwalifikacje można potraktować treningowo. Tak na przykład Kamil odpuścił kwalifikację, my z Piotrkiem testowaliśmy kombinezony, więc zawsze dodatkowy plus i też jakby dodatkowa pewność siebie, że jest się w tej dziesiątce. A czy na tą gorsze skoki mogło, może wpływać ta podróż wczorajsza z przygodami? Znaczy na pewno ta podróż w jakiś tam sposób wpływa na jakby na dyspozycję dnia dzisiejszego, bo jednak była dosyć długa i przyjechaliśmy do hotelu po północy. No ale no, dzisiaj w sumie na szczęście nie są zawody, to są treningi, kwalifikacje, więc nie ma problemu. Też nie czujemy się jakoś bardzo zmęczeni, więc na jutro myślę, że będziemy w takiej stuprocentowej formie. No to dzięki Maciek i powodzenia jutro.